poprzednim odcinku. On rzuca kupami! O, dziękuję. Jezu! Odgłosy odpowiednie. Witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z... Człowieka sowy. Właśnie się zastanawiam, gdzie jest Gedi i... Teleportuj go do siebie. W sumie. Pamiętaj, że masz tę supermoc. W sumie. Dobra, teraz musimy chyba polecieć po prostu dalej, pamiętając, że są tu piraci. Musisz lecieć po krzywu, a nie po prostu. Możesz zajrzeć do domu. Mówisz? Ups. Teleportuję go sobie. Nie możesz zajrzeć do domu. Oni strzelają! Chodź. Wow. Ale celny strzał. Aktualnie dało się trafić lód. Bo nie miałam jak gdzie się przesunąć? Taka prawda? Czemu dajesz się namierzyć? Już wypadek. Szukam jedzenia. Zrzucimy Gediego na pokład. Mówisz? Do boju, Gedi. Nie wylądował u nich na pokładzie. Czemu poza nim lecisz? Bo wróciłam się po jedzenie. Fuck, ale to tak nie zadziała, nie? No. Dobra. Chodź. Nie, tędy nie. Trzeba trochę spokojniej. Ten ogień fajnie wygląda. Mamy się dostać do profesora, nie? Czy no chyba tam ostatnio widzieliśmy Asio. No. Czy to będzie tu? Czy tu są? Nie ma tu piratów. Otus! Gdzie żeś ty był? Do środka, natychmiast! Nie. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Przepaść. Dawno się nie wspinę. Ups. I nie wrócił. Ojej. Kedi? Kedi? Ha, widzisz? Złapałeś go zanim uderzył w ziemię z dużą prędkością. Tak. W sensie w jądro złożone. Tak, o nie. Z wiadomo czego. Dobra, wchodzimy. Otus! Miałeś patrolować wioskę, gdzieś ty był! Gedi, powinieneś wiedzieć, że nie powinieneś! Asio, nie mamy teraz czasu na twoje frustracje! Gedi, uruchamiaj maszynę, żebyśmy mogli złapać namiar na piratów! Postaram się jak najlepiej mogę, profesorze. Spróbuj teraz. Wow, to aktualnie działa? Pewno się rusza. To dziwne. Poczułem jakiś sąs. Zastanawiam się, czy wioska byłaby w stanie walczyć.
Trochę zepsuty mają ten statek i jest mały. Co to jest? To jest dziwna istota. To nie ma znaczenia. Mamy już to, po co tutaj przybyliśmy. Czyli mam zrozumieć, że mamy już relikt w naszym posiadaniu. Ta. Był dokładnie tam, gdzie zaprowadziła nas ta mała sówka. Bez problemów. Doskonale. Więc... czas opuścić te budy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie czas. Teraz przyszła pora na plądrowanie. Nie bądź śmieszny, zabraliśmy już wszystko, co było wartościowe w tej wiosce. Rozkazem kapitana Molstroma było ruszyć, żeby zaatakować Adwent. Adwent? Wreszcie mamy zamiar zaatakować stolicę? Tak, czas wykopać kosmitów z naszej ziemi. Haha, żarty z ekskamerowniki. Zgadza się. Wygląda na to, że kapitan uważa, że nareszcie nasze siły są dostatecznie silne. A jeśli dostaniemy też relikt ukryty w Adwencie, będziemy jeszcze silniejsi. Oczywiście, podróż będzie niebezpieczna. Będziemy musieli przejść obok tej sowiej świątyni. A, przestań już marudzić. Lecimy! Okej, ruszajmy. Ta istota jest na tyle dziwna, że ten głos może być. Nie wiem nawet jakiej jest płci, więc... domyślam się, że męskiej, ale... to działa! Na ekranie mamy pirackie statki! I nie ma. Wygląda na to, że piraci odlatują. Oj tak! Bez wątpliwości. Dlaczego by mieli odlecieć? O nie, to... to bardzo niedobrze. Asio! Zwołaj spotkanie Rady Miasta natychmiast! Czy tam spotkanie miasta składającego się w sumie z jakichś 6 osób. Nie ma czasu do stracenia! W porządku. A tu z Gedi za mną. Akurat teraz. Czy piraci również to zauważyli? Że wyspy... Nie, na pewno nie. A, nie dowiemy się, o co chodzi. Pewnie wszystko jest związane z tą przypowiednią, która była w jaskini. I z tym wstrząsem. I będzie strasznie. Świat się zmieni. Świat się scali. Uwaga, proszę o ciszę. Czy nikomu nic się nie stało? Nikomu nic się nie stało. Uczniowie Strixa podążyli za piratami. Wydaje mi się, że piratom nie chodziło o nas. Więc czemu tutaj w ogóle przybyli? Słuchajcie, wszyscy nie mamy teraz na to czasu. Moje odczyty wskazują na to, że piraci podążają w stronę stolicy. Oni zaatakują Adwent, nie pamiętam jego głosu. Nie pamiętam go. Ale ten głos jest fajny. Gdzie oni zamierzają zaatakować Adwent? Tak,
Musimy ostrzec miasto i to szybko. Statki piratów są wolne, ale trochę nas wyprzedzają. W takim wypadku nie ma wyjścia. Profesorze, będziemy musieli użyć świątyni słów jako mechanizmu obronnego. Ach tak! Świątynia słów rozdmuchiwała wyspy w tym obszarze przez dekady. Jak to rozmucała? No, no bo te sowy, one rozwaliły świat. Aha. I teraz mają wielką dmuchawę w środku świata, która rozmuchuje wszystko na kawałki. Ale czemu? To nie jest tak, że one sobie odlecą? Nie, bo ta dmuchawa jest na tyle ciężka, że ma też grawitację, która równoważy rozmuchiwanie. Okej. Dobrze. Nie wiem. Też nie wiem. Jeśli deaktywujemy generatory wiatru, wyspy zaczną się ściśniać i zmiażdżą piratów. Aha. Nie rozumiem tylko, dlaczego oni chcą, żeby te wyspy były rozstrzelone. Żeby sowy były rasą panów. W sumie. Bo tylko sowy mogą się poruszać po takim świecie bez pomocy. No. 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 Z drugiej strony daje to też możliwości na rozbudowę. Albo przynajmniej tak mi się zdaje. Więc być może starożytne sowy pomogą nam bronić Adwentu. Czy Gedi nie wpadł na pomysł, żeby pokazać artefakt, który... Nie! Są ważniejsze rzeczy. Otóż! Zszokowana mina. No. Ty udasz się do świątyni słów. Jesteś moim najskuteczniejszym uczniem i wiem, że tego nie spieprzysz, ponieważ zawsze masz 100% skuteczności. Tak jak na przykład na wczorajszym patrolu, kiedy na czas ostrzegłeś nas przed piratami. Lel. Jej, profesor, udamy się bezpośrednio do Adwentu, żeby ich ostrzec. Prawda jest taka, że ja nie widzę, jak oni mieliby powstrzymać piratów przed wyruszeniem dalej. Gedi mógł wykonać swoje zadanie i naprawić armatę. A, jedną armatę przeciwko... Tak. Ile tych statków było? 7? 8? Tak. No a nikt inny tutaj nie potrafi latać. Ale czy Otus zna drogę do świątyni? W sumie racja. Powinienem do niego dołączyć, Asio. W porządku. Tylko wiedz jedno, Otusie. Jeśli znowu mnie zawiedziesz, to będą cię czekały poważne konsekwencje. Naraziłeś naszą wioskę, opuszczając swoje stanowisko dzisiaj. Nie zrób tego ponownie. Otus... Gedi, profesorze, przygotujcie się do odlotu. Czy on nosi czapkę? W sensie, Jezus, nie czapkę. Książkę. Książkę, profesor. Tak. Dlaczego dopiero teraz to zauważyłam? Nie każdy wiem. Tutaj nosi coś dziwnego na głowie. A tu też nosi książkę. Tylko przynajmniej tak to wizualnie teraz wygląda, popatrz. No, no, ojej, ale zasmutał. Tak w ogóle mandolin nic nie nosi na głowie, ale tak to w sumie wszyscy coś mają. Otóż nie ma. W sensie ma swoje brwi piękne. To było dramatyczne. Udaj się do świątyni słów tak szybko, jak możesz. Nie zawiedź mnie, ty... Otusie. Strażnicy, otworzyć bramy! I dramatycznie odleciał. To było dramatyczne. Tak w ogóle generalnie po co są te bramy, jak to jest trójwymiar?
żeby blokować nam przejście do dalszego obszaru. Bo teoretycznie moglibyśmy jej oblecieć się dookoła. Nie, bo widzisz, ta brama jest nieskończona. Aha, okej. W osi Y. Rozumiem, rozumiem. To jest nieskończona brama. Po prostu mają takie dwa kawałki skały i pomiędzy nimi nieskończoną deskę, która otacza cały świat. Mhm. Takie robi koło. Mhm. I jak otwierają bramy, to tylko tak jest. Mhm. Tak, dokładnie tak. Wreszcie. Brama jest otwarta. Wynośmy się stąd, tatusia. Lecimy. Czy jemy coś? O. Zresztą możesz pogadać też z Maybelline. Maybelline? Serio? Sorry, będziesz tam przeszkadzał. Więc ty i Gadi wyruszacie do Adwentu? Nic wam się nie stanie? Jestem pewna, że sobie poradzicie. Co? No co? Nie patrz się tak na mnie. Jesteś trochę niezręczny, ale razem dacie sobie radę. Nie, niezgrabny. Patrz, może być niezręczny. Nie chciałam tu wchodzić. To lecimy. Chyba nie gadamy zresztą ludzi, nie? Lecimy. Prawda. No bo przeszkadza. Prawda. No, prawda, że przeszkadza nic. A opuszczasz miasto, co? Staraj się nie sprawić żadnych kłopotów. Już doszli, sprawiłeś tutaj, czyż nie? Prawda. Let's get it. Lecimy na wycieczkę. Lol. Tak, wleczyliśmy tutaj. Tam jest jakaś istota. O, kolejna istota. Czy to jest ten super ciężki pirat? Aha. Rozumiem, że to są relikty. My pewnie mamy trzeci, ostatni. Gdzieś nam się zgubił Gedi. To jest trochę strasznie. Są mgły? Ja nie wiem, jak lecieć tutaj. No. Jedyną możliwą ścieżką. No na razie. O! Lol. Okej, oto się. Jesteśmy w Tropos. Teraz, jeśli dobrze pamiętam... Wydaje mi się, że Świątynia Sylfii jest gdzieś tutaj w okolicy. Rozejrzyjmy się trochę. Mam nadzieję, że znajdziemy wejście. Na przykład przeczytamy znak? Witajcie w Tropos! Sklep Bukanariego. Jest prosto do przodu, czy tam prosto do góry. Dlaczego to są ci ludzie, którzy rzucają kupą? A czemu nie? Nie mieszkają wiem, bo rzucają kupą. O? Co się stało? Nie wiem.
Nie mój jest bardzo smutno, bo jest tutaj Schweiged jego. I jeszcze raz pogadaj z Krzakiem. Magicznie znika, kiedy porozmawiasz z Krzakiem i Otusowi robi się smutno. Tak. Co tu się dzieje? Nie wiem, to jakiś grób czy coś? Może? I zrobiło się ciemno tak poza tym. To jest trochę straszne. Wolę go mieć przy sobie. Morduj. Morduj. Zabij ich wszystkich. Uniknij kupy. I zabij kupę. Zabij go. Tak, tak. Serma się świetnie bawi. Jak słyszę. Jak słyszymy. Okej. Okay. To strzałka do czegoś. No. Ale nie wiemy do czego. No nie jest podpisana. Może jak wylądujesz na ziemi, to będziesz mogła ją przeczytać. Szczęśliwe miejsce w tamtą stronę, koleżko. Okej. Okay. Chcemy się udać do szczęśliwego miejsca? Ja bym zajrzała najpierw do tego sklepu. Tak. Dobrze. To zajrzyj. A, to jest straszne, bo tu można łatwo zgubić orientację. Albo dać się... Już się robi jasno. ...uderzyć. Dosłownie spędziłaś cały dzień na tym. Na smuceniu się. Tak. Chodzimy? Chodzimy. Witaj, pierwszorazku! Nazywam się... Bukaneria. I to jest mój legendarny sklep przygód. I chłopcze, mam dla ciebie wyzwanie. Schowałam wszystkie moje bukanariowe monety. Jeśli znajdziesz jakąkolwiek z moich monet, przynieś ją do mnie. Im więcej ich znajdziesz, tym większy wybór dostaniesz z mojej kolekcji gadżetów. Zbieram gadżet od dawna. Podejdź do lady, jeśli jesteś gotowy. Czy mamy jakieś... To chyba to 522. Tak myślisz? No. Hej! Łapy precz! Okej. Okay. Jak rozumiem, to jest jedyna rzecz, na którą mogę sobie pozwolić teraz. O! O, i za każdą obręcz kuponową, którą znajdziesz, dostaniesz ode mnie 3 monety bukanerii. To pozwoli ci rozpocząć z przytupem. Teraz sprawdźmy, jak dużo skarbów masz przy sobie. To mu się coś ruszało na brzuszku. Nie wiem, co to było. Co? Przez chwilę miał szary brzuszek i mu się coś ruszało. Zebrałeś 522 monety. Już nie będę ich nazywać bukanerskimi. To nie tak źle. Tak właściwie. Pozwolę ci zdobyć twój pierwszy gadżet. Hop! Cześć! I jak? Gdzie jest gadżet? Jaki? Aaaa! Zapomniałam o gadżecie! Tada! Proszę.
wszystko. Mhm. Nowy pokeball. Cóż, na co czekasz? Pociągnij łyka. Okej. Tak. To daje kopa. To sprawi, że wyrośnie ci trochę piórek na piersi. Zamiast włosów, tak? Na klacie. Na klacie. A teraz... Bogwin, wracaj do swojej szopy. Tak, proszę pani. Już mamy 500. Zbierz 500 monet, żeby dostać kolejną niespodziankę. Okej. Okay. Ale już mamy. No wiem. I możemy to sobie kupić. Możemy sobie kupić głupi kapelusz, który jest bezużyteczny i wygląda jak kapelusz Kediego. Możemy sobie kupić coś, co zwiększa nasze życie. To nie wiadomo, co to jest. Na to nas nie stać. Zwiększa twoje życie. Wow! Mhm. Luneta. Mhm. Zwiększa maksymalny zasięg. Tak, broni blastera. To też nie znamy. Coś do muszkietu doczepione. Oho. Płaszcz, który świeci w ciemnościach i jego cena jest nieznana. Kupujemy go głupi kapelusz? Tak. Dobrze wiem, ile zebrałam. Doskonale! A teraz... Jako twoja niespodzianka. Ja! Tym razem pamiętałem o gadżecie. To po prostu niesamowite! Teraz podaj go temu miłemu poszukiwaczowi przygód. Tak jak o tym rozmawialiśmy, tak? Pamiętasz, jak to było? Tak, proszę pani. Uroczość. Au. Teraz! Proszę! Gratulacje! Jest to brzydki zielony kapelusz. Czy tam czapka. Nie spodziewałeś się dostać czegoś takiego z górnej półki, czyż nie? Hej, to mój stary kapelusz. I stanie moje imię. I nikogo to nie obchodzi! No dalej, mały sówczy przyjacielu, załóż go. I noś z dumą. Takie zaje! Wow! Wyglądasz strasznie idiotycznie. On rączki ten i tak kciukami się bawi. To o to się pytałam. Nie będę się z tym kłócił. Ale teraz zdecydowanie wyglądam jak kumple. Go, kumple! Na co patrzysz? Na podwójny podbródek Bogwina? Nie, ty nie. Wracaj do swojej szopy teraz, dobrze? Dobrze, proszę pani. Okej, nie stać mnie na nic. No. Ich nie wydaje. Nie. To ciekawe. Aha. Jej, kapelusz. Zrobiłaś misję lojalnościową dla Gediego. Jak się dzisiaj masz? Nie pozwalają mi gadać z ludźmi, ha? Okej, to tyle, jak rozumiem. Misja lojalnościowa dla Gediego, powiadasz. Mhm. Dlaczego tu jest tak? Dlaczego nie? Mgłone wszystko.
Mamy tu mamy. Wyżej latający kontynent, niżej Veli. Mhm. Nie mam pojęcia. Idziemy do radosnego miejsca? Tak. A, skrzynia. Nie wiem, czy znajdziemy ten. Czy tak łatwo znajdziemy tą. No. Świątynię? Jest gdzieś nad grobem, jest pewnie wejście. Czy co to tam jest? A, możliwe. Ale chodźmy najpierw do szczęśliwego miejsca. Albo tutaj. O! Nie umiem z tym walczyć. A, X, racja. Zgubiłaś czapkę! Zgubiłam... O nie! Okej, z tym się nie da walczyć. Musisz to chyba ominąć, bo to ci nie atakuje za bardzo. No. Musisz coś tutaj zmacać. Mhm. Ja mam czegoś, nie możesz tego potrzebne. Zmacać. Jestem prawie martwa. Nie, to mnie nie atakuje. Nie wiem, gdzie się podział Getty. Dobra. Na górze miałaś owoce. No. No. Rzepeł. I kuponowe pierścienie. Tak, kupowe. Te mapy są takie duże. Oj! Czyżbyś nie mogła latać pod wodą? No. I tak po to zakończyła się przygoda Lele. Nie. Dało radę tędy wejść. To jest wyjście. Z gry? Nie no, z obszaru, który tam gdzieś jest. Aha. Najprawdopodobniej. Biorąc pod uwagę, że z drugiej strony masz coś, co ci pozwoli pewnie wyłączyć wodospad. No. To człowiekowca. To człowiek kasztan. Jest tu. To szczęśliwe miejsce. Co to za miejsce? To o. Szczęśliwe działo. Nie to. Przywołaj Gediego i pogadaj z działem. Gedi nie potrafi ocenić, nic powiedzieć ci o dziale. Okej, okay, to jest zamknięte. Tam jest brama, kolejna nieskończona brama. Tu również jest nieskończona brama. Czemu śpiewasz? Nie wiem czemu. Podejrzewam, że tak naprawdę za bardzo nigdzie nie pójdziemy poza tą świątynią. To człowiek sklep. To sklep, sklep. To ognisko jest? Sklep. Co to jest? Powiedz, Otusie. Może powinniśmy trochę odpocząć, zanim ruszymy dalej? Tak, to nie tak, że mamy wyścig z czasem. Tak. Mogę wybierać kwestie dialogowe. Otus dosłownie pieprzy teraz w tym momencie swoją robotę. Tak. Znowu. Tak. Znowu wszystko psuje. O raj, Otusie. Wreszcie wydostaliśmy się z Veli. Ale wiesz, misja lojalnościowa dla Gediego. I niedługo zobaczymy Advent. Najpierw musimy dotrzeć do świątyni. Chociaż to nie jest tak, jak sobie wyobrażałem. Jeśli chcesz, mogę ci trochę o tym powiedzieć, jak sobie to wyobrażałem. O, okej. Okay. Może nam poopowiadać różne rzeczy. To może opowiem ci o Adwencie.
O raju, chłopie. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zobaczysz Adwent, Otusia. Te sklepy, te widoki, ci ludzie. Jest tak wiele do roboty w mieście. I wydaje mi się, że Asio trochę przesadza. Znaczy... Nawet wszyscy piraci na świecie nie dadzą rady z obroną Adwentu. Nawet jeśli będą bardzo chcieli się przez nią przedostać. Haha. Ta cała sytuacja jest rozdmuchana, jeśli mnie o to spytasz. Przynajmniej jestem szczęśliwy, że udało nam się na trochę odejść z wioski. Ja wiem, czemu Gedi lubi Otusa. Bo Gedi lubi gadać. A Otus mu nie przerywa. Jest dobrym słuchaczem. Wiesz, trochę się czuję tak, jakbyśmy przeżywali przygodę. Czy jest coś jeszcze, o czym chciałby się do mnie usłyszeć? Tak. Piraci. Niezbyt wiele o nich wiem, jeśli mam być szczery. W większości to tylko zasłyszane plotki. Mieliśmy z nimi parę starć, kiedy byłem w armii w Adwencie. Czyli... On nie jest takim dzieciakiem, jak nam się wydaje. Domyślam się, że Otus też nie jest aż takim srocznym dzieckiem. Znaczy jest dosłownie chłopcem sową według gry, ale... Nie wiem, no. Ile ma lat. Wiesz, chłopcem też się określa 16-latka, tak? Więc może już być taki, no, podrostek. Ale nigdy nie widziałam ich w takiej ilości, w jakiej widzieliśmy ich w Veli. Nie wiem, czy bym się tak martwiła, ale te statki były tycie. Chyba, że były nieskończone, w sensie bardzo długie w głąb ekranu. Może. Może. Ale piraci, których widzieliśmy, zawsze wycofywali się, jak tylko wystrzeliliśmy pociski ostrzegawcze. Jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Coś jeszcze? Świątynia słów, do której musimy iść! Zgaduję, że nigdy tam wcześniej nie byłeś, co? To jedna z najstarszych sowich ruin, o których wiemy. Wciąż jest to dość surrealistyczne miejsce. I jest gigantyczne! W tamtych czasach sowy musiały być wszędzie. I tam musimy dostać się mocno w głąb świątyni, żeby znaleźć pokój kontrolny. To będzie trudne, ale damy sobie radę. Czy coś jeszcze? Czy może... Utniemy komara. Utnijmy komara w takim razie. Dobry pomysł. Jestem wycieńczony. Kontynuujmy naszą przygodę jutro, dobrze? Teraz trochę odpoczniemy. To człowiek, marnowanie czasu. Okej. Ja myślę, że tyle wystarczy na ten odcinek. Czy chcesz jeszcze szukać świątyni? Nie wiem, można wejść do świątyni owiec. Dobra. Jeśli tam jest świątynia. Tam, gdzie nam się wydaje, że jest. Mówisz, że tutaj? A co było w takim razie niżej? No właśnie, trzeba to sprawdzić. To jest okropne. Przywołuj go tylko, kiedy go potrzebujesz w walce. W sumie. Na rozmowy sam przyjedzie, sam przybędzie. W sumie to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. A, okej, to nie tu. What the fuck? Co to jest? To są ptaki, które wyglądają krokodyle. Mówisz, że dziobaki. Dziobaki nie są ptakami. Jest to wyjście z sowiej świątyni. No, chyba tak. Okej. Dobra, chodzimy.
Zapisano grę. Już? Ojej, jakie wąskie przejście. Dobra. Kończymy. No nie. Znajdźmy samo wejście do wejścia. Dobrze. Jeśli to tutaj. Oczywiście. Biegowca. To może być tutaj. O. Nie wiem, czy to jest tutaj. Skarby. O, się masz? Idziemy za nim, czy... To jakaś zszokowana istota i ona uciekła. To był Bogwin. W tę stronę, do Sowiej Świątyni. Czy idziemy za Bogwinem? Śledźmy go. Bogwin. O, okej. Okay. Się masz? Proszę nie krzywdź mnie! Co? Dlaczego mielibyśmy cię krzywdzić? Wy mnie nie skrzywdzicie? Nowy towarzysz? Wow, to takie miłe z waszej strony! Jestem jednym z ruchomych celów Bukanarii. Jednym z pomocników Bukanarii. Racja, tak jest. Ona nigdy nam nie robi krzywdy. Wysłała mnie tutaj, żebym poszukał moich braci. Okej. Jak oni wyglądają? Wyglądają jak ja. Jeśli go znajdziesz, proszę, powiedz im, żeby wrócili do sklepu Bukanarii. Inaczej zostaną ukarani. Albo inaczej Bukanaria się zamartwi na śmierć. A i tak dokładnie? Żeby pomóc ci w twojej podróży, nauczę cię nowej sztuczki. Uwaga! Dość stylowe, czyż nie? Teraz ty spróbuj. Jej! Wow! Masz naturalny talent. Skatuję, że wy sobie możecie się turlać nawet jak latacie. Ale! Wiesz, że możesz poruszać się dużo szybciej z pełnym brzuszkiem? Zawsze napełniaj sobie gębę żarciem. Zawsze to powtarzam. Dobra. Jeśli zobaczycie moich braci, powiedzcie im, że Bukanaria ich szuka. Proszę, pospieszcie się. Znaczy się, proszę, nie musicie się spieszyć. Będę żywy, jak wrócicie, na pewno. Tak. Proszę. Cóż, miło było kogoś spotkać. Zobaczymy się w sklepie. Cóż, Atusie, to było trochę dziwne. Zgaduję, że możemy mu pomóc szukać swoich i jego zagubionych braci. Wiany stworek. Zawołam cię, jak będziesz potrzebny. Przewrót. Tarksusowy w powietrzu. Jej! Ups! Lol. Tak się obsunęłam dramatycznie po tej ścianie. Nie umiem. Dobra. Gdzieś dotarłam. Mogę się nażreć. Jej. Czyli fioletowy wskaźnik to jest pełny brzuszek. I warto by było się napychać i mieć pełny brzuszek. Kolejna flaga. Coś już wcześniej nie widzieliśmy. D.
Tetris. O, okej. Okay. To dramatycznie wyglądająca istota. Tak. Którą będzie trzeba pogadać. Tak, znaczy Gedi za nas pogada. Chyba. Świątynia słów. Pierwsza z wielkich świątyń. To tutaj sowy nauczyły się, jak kontrolować żywioły i rzucić wyzwanie naturalnemu porządkowi. Do końca pierwszego eonu zdobyły władzę nad wodą, ogniem i wiatrem. A ich praca tutaj ujawniła im istnienie większych tajemnic. Tak mówi Księga Noctae. Co do jasnej. Kto to był? Zgaduję, że nie będziemy tutaj sami. Uważajmy o tu się. Sowy to awatar. Kończymy przed wejściem? Tak, kończmy. Dziękuję wam przeserdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i ja chcę tam wejść. To się zmieniło, kiedy zaatakowała nacja ognia. Nie, piraci. Tym razem piraci. Dobrze, kochani. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się. Pa.